możliwość jeszcze skoku rano. Nie wiem, jak to zaplanowałem. Ale za to jest naprawdę ładnie. Wyjechałem. Wygląda mega przepotężnie. No więc stamtąd będzie pierwszy skok. Potem jeden jeszcze stąd. Chyba stąd. I tak właśnie rozpoczynam ten piękny dzień, który można będzie powiedzieć jest pod znakiem włoskim. Nie wiem, jak odbywają się te liczenia w moim przypadku czasu, który potrzebuję na przemieszczenie, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że muszę tak o 8:30, najpóźniej o 9:00 wyjechać. Jakoś wydawało mi się, jak planowałem w ogóle ten trip, to że będę miał możliwość jeszcze skoku rano. Nie wiem, jak to zaplanowałem. Jak to wymyśliłem. No ale nic, ciśniemy. Czas się ogarniać w każdym razie. Zobaczymy, jak pogoda w tych Włoszech. No wczoraj się naoglądałem filmów, opór. Mam tam różne koncepcje na różne skoki. Także zobaczymy, co będzie, jakie będą skoki. Zobaczymy, jak to dzisiaj omówienie przede wszystkim z Maurim. Mauri to jest gość, który to organizuje w ogóle. To jest gość, który no, prowadzi kursy base'owe oczywiście, ale poza tym jest jednym chyba z trzech, może dwóch osób, które ja bym polecił do tandem base'u. Jak ktoś z was ma ochotę skoczyć tandem base w górach, no to tak, to jest osoba, która ma doświadczenie i ma skille, żeby to robić. Zdecydowanie. Tutaj wam daję adres jego strony, jakbyście chcieli. Chyba nie jest to tania impreza ogólnie. Coś mi się wydaje, że to kosztuje około 400 euro, ale... Nie, chyba niemożliwe, chyba do więcej. Ale nie mam pojęcia, no ja nie skakałem. Więc... Bo moje wrażenie też jest takie, no... Od razu się ten tandem otwiera, tak? Stoisz na krawędzi, robisz krok, tam parę metrów, paręnaście pewnie spadasz. Z tym tandem pilotem za sobą i od razu się otwiera ten ta czasza. Taka drobna ciekawostka. Generalnie organizator tego eventu z helikopterem to jest Megakot. I wingsuitowo, i akrobatycznie, i właśnie szkoleniowo, i tandem base'owo, także no fajna osoba. To co? Trzeba się zbierać. No i tak naprawdę jestem gotowy. No a widzicie, 7:30, tutaj zaczynają remontować ulicę, więc na długie spanie to przy otwartym oknie to też nie ma co liczyć. No faktycznie droga jest po górach, ale za to jest naprawdę ładnie. No to właśnie wjechałem do Włoch. Matko Boska, jak mnie ta droga męczy. Faktycznie, tak jak pokazywała nawigacja, tam 5,5 godziny drogi 350 km. Zostało mi jeszcze 158 km i pokazuje 3 godziny.
Masakra. Na, jak będę stąd, z tego eventu wyjeżdżał, to już wpadłem na pomysł, żebym przejechał przez Paso Pordoi. I tam jest taki skok, który robiłem w zeszłym roku po raz pierwszy. Także gondolką się wyjeżdża na górę. Tam jest no, duża publika, ludzie tam się zbierają i tak dalej. Bardzo fajny skoczek. To przynajmniej na powrocie, jak mam tyle czasu spędzić w aucie w takiej drodze, to jeżeli tylko będzie odpowiedni warun, nie będzie wiatru, nie będzie deszczu, chmur, to na powrotną drogę, czy to właśnie do Wallenstadt z powrotem, czy gdziekolwiek zdecyduję, to jeżeli będę miał po drodze albo niedużo będę musiał nadłożyć, to nadłożę, żeby przynajmniej wykonać sobie tam jeden skok, a przy okazji pokażę wam ciekawe miejsce, więc zobaczymy. No jeszcze 3 godziny. No więc wszystko pięknie i gładko się udało. Wyjechałem. Czas rozpakować graty. I zaraz jest to spotkanie informacyjne odnośnie, gdzie będzie landing, jakie skoki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę nie mam zbyt dużo czasu, muszę się ogarnąć, więc na szybko wam pokażę pokój, jak wygląda. No więc tak to wygląda. Nie jest duży, ale tak naprawdę w 100% wystarczający jak dla mnie git. Więc tak, tu przez parę dni to będzie moje miejsce. Zobaczymy, jak długo, bo jak event szybciej się skończy. Niezły balkon. Jak event szybciej się skończy, a te góry jak wyglądają, nawet nie mogę się zebrać myśli wszystkich. Ale w każdym razie, jeżeli event szybciej się skończy, no to pewnie też szybciej będę stąd wracał. Jak się skończy w sobotę, to pewnie w niedzielę rano ruszę. A jak się skończy w niedzielę, to pewnie w niedzielę ruszę. No, proste. To są problemy przyszłego Maćka, nie moje dzisiaj. Dobra, ja się ogarniam i co, może coś zobaczycie z tego meetingu, jak się uda mi nagrać, podładować kamerę i będzie okazja jakaś fajna. Sami zobaczcie, to wszystko tutaj wygląda mega przepotężnie. No więc stamtąd będzie pierwszy skok, potem jeden jeszcze stąd, chyba stąd, także no ciekawe skoki. Omówił Mauri, jakby pokazał nam skoki, pokazał jakie są opcje na linie, jak można polecieć. No, także teraz zobaczymy jeszcze lądowisko, jakie jest. I tyle, no nie wygląda to jakoś super skomplikowanie, jaram się tym helikopterem, zobaczymy jak to jutro pójdzie, jaka będzie pogoda. Looks not like a gate from here, because if the point of view is western, but if you arrive from the other side, you see a big overview, it's another gate. It's nice to know, if you come here, it's also, you can get this from the story. No to już prawie wszystko wiadomo, poza godziną zbiórki, ale prawdopodobnie będzie to 6 rano, więc trochę wcześnie. Ale też jutro jest prognoza pogody taka, że ma przyjść jakaś burza. No i tak jak już wcześniej wam mówiłem, to tu jest taka sytuacja, że po południu wzmaga się wiatr. I te warunki są na tyle ciężkie do
ogarnięcia, jakby dla nas, dla skoczków, no że po prostu się nie skacze, nie lata po południu. Więc zwłaszcza, że ta burza ma być koło 11, no zobaczymy, bo to z pogodą to wszystko różnie bywa. W każdym razie czekam na potwierdzenie, która godzina, no a z racji, że dzisiaj to taki vlog bardziej turystyczno-podróżniczy, no to jeszcze was zapraszam na pizzę. No w końcu jesteśmy we Włoszech, więc zobaczymy, całkiem niedaleko, ale powiem wam te widoki. Na te góry tutaj, no to mnie robi, naprawdę. No i tak właśnie się skończyła moja pizza, musicie mi uwierzyć na słowo, że była mega dobra. Co więcej, to jest miejsce, które chyba rok temu razem z Sebą tutaj byliśmy. Ja wchodziłem wtedy na jeden z tych skoków, które będę jutro robił. I pamiętam, że chyba po tym skoku właśnie tutaj dokładnie też trafiliśmy w to miejsce. No genialna pizza. Ale jak mają taką zasadę, żeby nie robić zdjęć, nie ten... No to dla mnie proste, no. Trzeba uszanować. No a co? My widzimy się pewnie jutro około 6 rano. Nowy odcinek. No, jutro helikopter, więc będzie grubo, będzie intensywnie, oby tylko pogoda dopisała. Także strzała do jutra.